Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku naszej przygody z grą South Park The Fractured Butthole. No i co, jedziemy dalej, tak więc mieliśmy tutaj za zadanie właśnie dostarczyć tutaj DJ-owi dostarczyć DJ-owi dokładnie, drinka, no i myślę, że damy mu go, bo w końcu na to czekaliśmy cały czas, tak więc zobaczmy. That went down really good. The DJ sure does appreciate it. Ugh. Oh. Oh man, I think someone farted in my drink, guys. I'll be right back. Be sure to tip your waitress. Great work, new kid. Wow. Alright guys, put your hands together. Be sure to tip your waitress. These things are about to get a little bit hot on the main stage. Please welcome Classic. That's right, guys. Let's get her all out here. That's Classy with an eye and a little dick that fucks the hell out of the ASS. Give it up for Classic. Hey, what you calling me out for? I ain't on stage yet. Wait a minute, you ain't the DJ. That must be her, new kid. Oh shit, it's 5-0. Cops are here. After her. Dawaj, gonimy ją. Okej, pozbądź się DJ-a, załatwione, złap Classy. Dobra, idziemy łapać Classy w takim razie, ale najpierw oczywiście rozejrzemy się, co tutaj się dzieje. Kula olśnienia. Ale artefakt. W ogóle trafiliśmy. Wow. Dobra, spokojnie. Spokojnie, najpierw tutaj musimy wszystko obadać. Dobra, wszystko chyba mamy, tutaj jest zamknięte. Tutaj coś jeszcze się dzieje, widzę. Czy ja mogę to rozwalić w tym momencie? Nie, chyba raczej nie. A Bąka jak tam wyślemy, też nic się nie stanie. Dobra. No cóż, idziemy dalej. Tam pewnie będzie można coś zrobić, jakoś odblokować te drzwi. Ale na razie nie mogę. Dobra, idziemy w takim razie w poszukiwaniu Classy. Wow! They after me, lady. Stop them. Dobra, chyba będzie walka. Nobody's allowed back here. Yeah, get lost. Stand aside, ladies. Captain Diabetes and his sidekick need to question that stripper. You want to get to her? You're gonna have to go through us. Bring it on. All right, guys. Dobra. This is your DJ back from the bathroom. Looks like we've got a special treat for you tonight. The two assholes that farted in my drink are about to get fucked in the face by our very own lovely ladies. Penis majtki trzeba będzie założyć, znaczy one będą musiały założyć, a my tutaj musimy je po prostu rozwalić. Dobra, zaczynamy myślę akcję i tutaj chyba możemy już zaatakować. Sprawdźmy, jakbyśmy na przykład aż 35, tutaj 48. Dobra, atakujemy. Pięknie. Kapitan Cukrzyca, co ty będziesz mógł zrobić? No trzeba się zająć tutaj czarnuszką. 58, o kurde, możemy ją zabić jednym ciosem. Tak jest! Po niej! Nie ucieknie, nie ucieknie. Lola załatwiona. My tutaj dostaniemy lekki wpierdzielik. Ale damy sobie radę z nimi bezproblemowo, nie? Szkoda, że ona jeszcze żyje, bo tutaj mógłbym się zająć już kimś innym. No ale cóż, trzeba ją wykończyć. Esmeralda. Damy radę, nie? Kurde, ucieka. Cel specjalny, nie pozwól uciec Classy. A jakie mam to zrobić? Chyba za nią tam podlecieć. No właśnie. Jakieś szybkie ataki. Dobra, co ty teraz tutaj odpierdzielić? No myślę, że można je właśnie we dwie tutaj zaatakować. To będzie chyba dobry wybór. Tak jest. I teraz mamy go po drugiej stronie. Ale patrzcie, jak też myślą. Myślą nasi przeciwnicy. Dobra, my tutaj się przedostaniemy na drugą stronę. I co ja mogę zrobić? Mógłbym sobie w sumie pierdnąć. Aha, i tutaj moglibyśmy jeszcze go... premię do ataku mu tutaj dać. No w sumie dobra, niech tak będzie, bo dalej nie mogę nigdzie sobie podejść.
Tak więc spoko, niech będzie, nie? Zobaczcie, jak one tutaj, no myślą, nie? Cały czas nas wypychają. No i kapitan Cukrzyca po raz kolejny takim samym atakiem i pozbędziemy się już tych dwóch kurewek. Oh yeah. And subbing in from the day shift, give it up for Blaze. Hey, can we turn the house lights down just a touch? We need to get the classy before the stripper horde overwhelms us. No ja wiem, o tym wiem. Dlatego idziemy dalej. Co ja tutaj mógłbym zrobić? Czy ja mogę na przykład tutaj zaatakować w nikogo? Nie mogę, a w krzesło bym mógł chyba. Szkoda, że tutaj tylko krzesło jest, nie? No dobra, spróbujemy z krzesłem. She can smash a watermelon between her thighs. It's Anastasia. Keep heading towards Classy. Idziemy. Idziemy w stronę Classy. Mamy już super moc gotową. Cukrzyca, co on tutaj ma? Śmiertelny zalew fruktozy, ciężkie obrażenia i odrzucenie całej kolumny wrogów. Czyli zabijemy tą pierwszą i odrzucimy drugą. No dobra, myślę, że to będzie spoko. Dawaj, lecimy. Okay, guys, better look out for this girl, cause she'll stick you right up her butt. It's Rhonda. Rhonda. Musimy się, widzę, tutaj przedostawać co chwilę do przodu, ponieważ zaraz nam ucieknie Classy, tak więc kolejny atak tutaj właśnie z dynki. Zapraszamy. Nie. Uwielbiam tą grę, nie, naprawdę. Tak jest, oczywiście. Odrzuca i spowalnia wrogów, to w sumie nie. Tutaj też z dynki trzeba jej przypierdzielić. Kurde, też mają te ataki, które cofają nas o jedną pozycję. A ja myślę, że też właśnie. O, z dynki ją teraz jebniemy i myślę, że przedostaniemy się już prawie koło Classy. Watch out for our next dancer, people. She's the undefeated titan of twerking. Say hello to Trixie. Królowa twerkingu. Dobra, wy się tutaj właśnie, wy się tutaj zajmijcie nim, a ja się tutaj przedostanę po cichu. To mógłbym tutaj zabić. Aha, z dynki to one obie dostają. No to normalnie, nie? Oh, you little bastards done fucked up. Go get him, Bootay. Look out, ladies and gents, here comes the queen of quippies, the mistress of BDSM, your dominatrix dream come true. It's spontaneous Bootay. You ain't ready for this, Bootay. Spontaniczna dupeczka. You in my booty cheeks. Come here, baby. Dobra, uciekać. Uciekać, panowie, bo to jest boss. Whoa! Unikaj spontanicznej dupencji. Cel specjalny. Po zapełnieniu tego paska spontaniczna... Którego paska? Spontaniczna dupencja przerwie obecną turę i natychmiast zaatakuje. Dobra, patrzcie, już jesteśmy tutaj, czyli... No nie wiem, czy ja mam dalej tutaj z nimi walczyć? Aha, tego paska! Dobra, na szczęście nie było nas w tym miejscu, gdzie zaatakowała. O kurde, trzeba uciekać, bo zaraz nas dupencja dopadnie. Ja pierdziele. Dobra, atakuje, nie? Pięknie. Ajajaj, trzeba uważać, ona ma aż tutaj 9 tych kwadratów zasięgu. Tak więc za każdym razem no trzeba będzie oddalać się od niej. Super moc gotowa, świetnie. O kurde.
Dobra, supermoc? Dawaj supermoc. Tak jest. Dobra, i teraz szybko ty tutaj z dynki, chociaż nie, nie, nie. O kurde. Dobra, dostanie nasze i go zamorduje, ja pierdzielę. Dobra, co tu się stało? Dobra, czy nie udało się zrobić tego zadania specjalnego? Dobra. Znowu z dynki. Oddalimy się tutaj. O, właśnie. Świetnie. No co ty gadasz? Ale mają ataki, no. No samemu tutaj będzie mu ciężko. Kapitanowi właśnie, ale cały czas atakujemy właśnie z dynki, nie? Żeby przedostawać się cały czas do przodu. Znakomicie. Patrzcie, ale ta ma bardzo duży zasięg i nas cofa co chwilę. Ale dobrze, bo jesteśmy z daleka od tej dupnej, czarnej spontaniczki. Okej. One są bardzo słabe, nie? Tak więc dużo nam życia w sumie nie zabierają. I teraz je we dwie załatwimy. Proszę bardzo. Ej, już jesteśmy naprawdę bardzo daleko. Ale te oczywiście, właśnie, będą nas dalej cofać. O kurde. Ej, chciałbym taki atak dostać, nie? No i co teraz? Będzie czymś w nas rzucać. Supermoc znów gotowa, ale myślę, że na razie jej nie potrzebujemy. Z dynki po raz kolejny. Dobrze, akurat zdążyłem, zobaczcie. No i dobra, chyba się udało, co? Tak jest. Zwycięstwo. Oh yeah. Szkoda, że nasz główny bohater tutaj padł, ale idziemy dalej. 45 punktów doświadczenia. Za jednego zadania specjalnego nie udało nam się zrobić, no ale cóż. O, ten ma broń. Dobrze. Okej, złap klasy i dostaj się do Buca de Fagoncini. Tak tylko zobaczę, czy coś tutaj jeszcze możemy zrobić, ale raczej nie. Przeszukać go też nie można, tak więc... Szał cukrzyka. Soczek jabłkowy, uwaga. Och, chyba nie da rady. Even my diabetic rage can't move this sign. Oh God, it's too much. I need my insulin. I need my. Oh no. Oh God, I'm out of insulin. You guys can help me. I drank the apple juice, but I don't have any insulin. I'm going into diabetic shock. I'm dying. Oh God, Mom, I'm dying. Somebody, please. Ej, nie umieraj, stary. Co ja mam teraz sam zrobić bez ciebie, kurwa? Stary, wracaj do mnie tutaj, proszę cię. Ja nie chcę sam już kontynuować tej gry. O nie. Dobra, i co ja mam teraz biedny zrobić sam? You know what makes my fart super bad? Handcrafted Tex-Mex. Aha, trzeba tutaj pierdnąć chyba na to jakoś grubo. Not just any handcrafted Tex-Mex. It's gotta be something extra special. Special.
Something extra special. Dobra. Czyli gdzie to będzie? W tworzeniu chyba. Przedmioty do użycia. Burrito. A nie, burrito przywraca tutaj. To są wszystko artefakty, czyli w sumie chuj, stroje to też jebać. Artefakty, ekwipunek. Co mamy w ekwipunku w ogóle? Zobaczmy. Antidotum, wzmocnienie, trzepie ciasteczka, burrito, obrazek z makaronu i serum ożywiania. No nic jakiegoś specjalnego tutaj nie ma. Aha, wystarczyło poczekać. You know what to do, new kid. No co, chyba muszę puścić zajebistego bąka, nie? Naciśnij A, aby zjeść Enkirito. Ło, kurwa! I'm alive? What happened? Who are you? Co ty gadasz? Co tu się w ogóle stało? I remember seeing a bright light, the hand of God reaching towards me. Then somebody farted in my face and I was back. I can almost still smell it. Zresetuj, okej, okay, mamy odblokowaną nową umiejętność. Chuj impresji. Dobra. To teraz czekamy na wsparcie, jak tam czas? Spokojnie jeszcze. Dobra, czyli co? Czyli aha, zresetuj przedmioty lub żywe istoty do ich poprzedniego stanu. No i możemy to, widzę, robić za każdym razem, już nie trzeba nic jeść. No to co? Tutaj już nic do roboty nie ma. To idziemy. And I said, you know what your problem is? You're an alcoholic. You didn't. I did. I said you can't even go a day without scotch? You lush? Co oni tacy wolni tutaj są? Czy ktoś znowu puścił bąka? Ja tu oczywiście wszystko będę sobie sprawdzał, czy coś możemy do czegoś podejść, porozmawiać, coś zabrać. Okay. Kurde. You obviously aren't happy with your marriage. Yes, I think a lot of these druggies do what they do because they're in unhappy relationships. Dobra, co tu się dzieje? Aha, nie możemy. Chyba to jest wyjście stąd. O, są nasi. Są nasi. Dobra, ale zaraz... Aha, nie, tutaj jest wyjście stąd, tak więc tam jest wyjście jakieś specjalne dla VIP-ów chyba. Fuck you. Dobra, idziemy do ziomków, nie? No, we were busy syncing our watches. No, we were looking at menus because Cartman made us order food. Fighting crime on an empty stomach is very dangerous, human cat. It's for your own good. Whatever. She couldn't have left. We would have seen her go out the front door. Well, then maybe she's in the back. Okay, you guys check it out. Call us if you need help. We'll be waiting for you with our breadsticks. Odblokowano kumpla, więc mamy shopa do walki. Zmiana w drużynie. A, jest shop, człowiek latawiec, kapitan cukrzyca, no i my. Dobra, czyli co, szukamy jej teraz w kiblu, czyli właśnie do tamtego kibla zablokowaną mieliśmy drogę, ale myślę, że teraz już będziemy w stanie tam wejść, tak jest, bo już kelnera nie ma. Tak więc wejdziemy sobie do kibla. A to jest kuchnia. Dobra, ja mogę sobie z wami pogadać albo coś popsocić. O! Ej, co jest? Aha! Tak jest, walczymy. Walczymy, przewaga w walce, bo pierwszy zacząłem i jeszcze szczęśliwie udało się ich zamroczyć. Tak więc dobra, czy jakieś zmiany, co ja tu mogę w sumie zmienić? Zamień sojusznika na kogo? Na Super Krega, człowiek latawiec, komar? Właśnie, komar był dobry, nie? I ta błyskawica. No ale dobra, polećmy z fabułą, czyli będziemy mieli człowieka latawca, shopa, no i nas, nie? Tak więc, dobra, rozpocznijmy walkę. Dobra, i co ja mogę teraz zrobić? W sumie nic.
Aha, mogę w sumie naszych tutaj wzmocnić, nie? Więc kogo ja bym mógł wzmocnić? W sumie nikogo. Wszyscy mają pełne życia. A jakbym na przykład zaatakował ten fluor? Nie mogę. A tutaj z dynki. O, właśnie, dobra. Ale też nikogo nie trafię. Tutaj nie mogę stanąć. No dobra. W takim razie... zakończę turę. Tutaj nie, tutaj zaatakujemy, tak więc jazda. Oj. Oj, shot tam jest głęboko. Sam przeciwko czterem teraz. Co ty świrujesz? Możesz użyć czasopierdu resetującego, aby anulować turę przeciwnika. Przytrzymaj LTRT, aby wyświetlić opcję sterowania czasopierdami. Oh my god, the butler fucked you. I guess we can store your corpses in the walk-in for a good 6 weeks. You wanna creep with that? Hell fucking yeah. Trzy tury chyba musimy poczekać, zanim znowu będziemy mogli czasopierdu użyć. Czasopierd też kozak nazwa, nie? Dobra, kapitan cukrzyca. Dawaj zdynki tutaj dwóch panów. Szef szefów. Co ty gadasz? Oni się mogą jeszcze leczyć, nie? No dobra. Czyli może szefa wszystkich szefów najpierw wykończymy. Tutaj w sumie możesz leczyć. Tutaj egzytujący, elektryzujący powiew. Aha, ochronę. Czyli okej, zaatakujmy go. Super mocą. Wyfiletuję cię. Dobra, tutaj możemy ich zaatakować, ale w sumie lepiej będzie chyba tym atakiem. I zakończymy jego żywot. Nie, jeszcze wstał. Dobra. Dobra, chyba tutaj zaczniemy atakować właśnie szefa, nie? Dawaj. Ej. Oh yeah, this one bleeds real nice. Ale jest krwawienie. O kurde, Shop już ma ponad połowę życia za sobą. Pięknie, cukrzyk miał tutaj ochronę non-stop. Wow. Jaki atak młotem. No grubo. Dobra, cukrzyk. No cóż, musimy tego zaatakować, który dopiero został uleczony. Chyba, że tak zrobimy. Nie, dobra, nie. Atakujemy tego. Właśnie teraz szef. Czy znowu będzie uzdrawiał? Znowu. Tym razem tego z dwoma życiami. Dobra, ale teraz nasza kolej. Kurde, kozak, nie? Dobra, czy ja mógłbym uleczyć Cartmana? Mógłbym. Ale czy to jest dobra rzecz? Chyba nie, no trzeba się ich tutaj pozbywać, nie? Dawaj. W sumie jeszcze jedna tura. O, supermocy jest gotowa. Jakbym stanął tutaj, tak, wszyscy dostaną, tak więc jazda. Wychłodzenie, wstrząs. Proszę bardzo, nie będą się mogli teraz ruszać. Ależ zajebisty atak. A my teraz zajmiemy się, myślę, szefem, nie? Tutaj krwawienie. Zamień się z nimi miejscami. I tutaj po prostu szarżuj. Tak więc nie, no krwawienie cały czas na nim. I to będzie, myślę, dobre. Okej, okay, ci się nie mogą ruszyć. Po kolei teraz i wstrząsu jeszcze. Padł pierwszy, dobrze. Ten też padnie? Tak jest, 39 aż im to zabiera. No ale ten jeszcze będzie, jeszcze będzie stał, bo ma sporo życia. Dobra, czyli teraz cukrzyk.
Co ty, cukrzyku, możesz zrobić w sumie? Nie możesz zaatakować, no to chociaż spowolnimy. I zapewni sobie ochronę, tak więc dawaj. Szef szefów, spowolniony, ale czy znowu będzie leczył? No właśnie, to jest jego... To jest jego ulubiony atak. A raczej jego ulubione zachowanie podczas tury, czyli leczenie swoich ziomków. A my... Myślę, że ja mogę tutaj go zaatakować. Tak jest, nawet stąd, tak więc super. Będzie wystarczająco miejsca dla naszego głównego bohatera. Myślę. Aj. Dobra, więc teraz ty. Najsilniejszy atak 61. Pięknie. Dobra, Cartman. A, Cartman tutaj może na nich naskoczyć i może wykończyć tego gościa. Ten nas ściągnął czapkę z wrażenia. Dobra, diabetes, czyli znowu to samo myślę. Spowolnienie. Idzie, teraz jestem ciekawy, co on zrobi, nie? Bo już nie ma kogo leczyć. Nóż do pizzy. A jak? Normalnie. Dobra, możemy tutaj oczami go zaatakować, tak jest. 64, no to będzie chyba... To będzie chyba ostatnia tura. A ja tutaj naszym bohaterem nie mogę zaatakować. Chyba, że z dynki mogę, no to jazda. Shop. Szarżuj na wrogów z pazurami, tutaj za mało miejsca, czyli ten atak. No teraz mamy go w potrzasku, nie? Z każdej strony. Możemy go zaatakować. Kolejne spowolnienie. Szef wszystkich szefów. No, czyżby się miał leczyć? Nie. Rozwali nam szopa. Ale ja mogę teraz na przykład pierdnąć i go wrócić do zdrowia, ale myślę, że nie ma po co, nie? Myślę, że teraz zakończymy tą walkę. Tak jest, ostatnie 2 punkty życia. Dobranoc. Jest zwycięstwo. Jest hajs, jest sprzęt, jest złom i punkty doświadczenia. Użyj 15 czasopierdów, czyli to jest kolejny achievement do odblokowania. Klasie must have gone this way, but the path is barricaded. I could easily lift this out of our way, but I can't use my apple juice without insulin to bring me back down. Aha, dobra, czyli my to tutaj załatwimy. Okej. Dobra, moi drodzy, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. No, myślę, że wystarczy, nie? Tak więc... Sporo będzie South Park w nadchodzących tygodniach. Chcemy to skończyć, no... Ja dopiero dzisiaj, w momencie nagrywania, zorientowałem się, że aż 3 miesiące nie nagrywałem South Parka, tak więc myślę, że przez następne, nie wiem, 2-3 tygodnie powinniśmy skończyć tę grę. Moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku South Park. The coon wasn't trying to make me feel insecure when he told me that my mom's farts gave me diabetes. He was trying to help me unlock my true powers. We've got to get through there and get to Classy, Sidekick. For the good of South Park. For Coon and friends. I need you to fart on my face. What the fuck? Dobra, pierdniemy mu w twarz w następnym odcinku. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.